Viva la ja, to jest ostatni odcinek, jaki nagrywam w ten dzień. Robimy właśnie cel latająca artyleria, manpower spada. Mieliśmy 1 500 000, pamiętam kiedy, jak zacząłem nagrywać. Aktualnie zostało nam 900 tysięcy, 400 Francuzów dzielnych umarło, przy czym zabijając 236, więc taktyka pozostaje, ciągle na jednego żołnierza niemieckiego przypada 2 zabitych francuskich. Mamy doświadczenie lotnictwa, ostatnio zauważyłem, więc moglibyśmy chyba spróbować, chociaż nie, ja wolę upgrade'ować bliskie wsparcie. A tak. Kurde, ja nie chcę ataku. Dobra, to jednak myśliwcy. Myślałem, że mogę bomby. Ale to nie. No to broń 4 razy. Niezawodność. Silnik. Tak. Niech będzie D-Serie A, zacznij to produkować. Zobaczymy, jak pójdzie. 1000 na razie myśliwców nam brakuje, ale spokojnie. Myślę, powinniśmy to spokojnie ogarnąć. Nawet tutaj trochę wyższy priorytet im damy. I sprzęt wsparcia, nie wiem czemu on jest na górze. Już od kilku odcinków tam był i dlatego pewnie tak dobry jest. Kurde, ale Calais to jakieś centrum naszego lotnictwa w ogóle. Wszędzie są samoloty. Znaczy przede wszystkim stąd, tutaj te pewnie, nie? O, nad Berlinem coś lata. 1000 myśliwców. Bo jest 150 myśliwców z USA. No, Niemców możemy mieć tak naprawdę na wyczerpanie. Jedyne czego się boję, to bolszewicki zarazy. Ale to wygląda tak, jakby Niemcy ich odpuszczowywali. Bo oni już w pewnym momencie byli tu przy Rumunii. Jak Rumunia od nas kapitulowała, to oni już w Odessę wchodzą. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Żadnych paktów o nieagresji. Już nam się kończy nasze Wunderwaffe, tylko 250 czołgów zostało. Więc jest to dobry wynik, mi się wydaje. Sprawdzałem przed chwilą, czy nie gadamy jak sam siebie do idioty. Ale jest ok. Tutaj nie mamy dominacji. Mam nadzieję, że mi się nie zdesantują, bo nie jestem przygotowany. Otwarcie mówię. Nie jestem przygotowany na wizytę niemieckich żołnierzy na plażach Normandii. Chciałbym spróbować zaatakować. Ty, panie de Gaulle, pan się mówi, że pan się przygotował, tak? To pan pokaże, że pan przygotował ten plan do perfekcji i pan przeatakuje. Ile macie za plan? No plus 47%. No come on. No come on, ludzie, no. Atakować. Czy Amerykanie? Jezu, Amerykanie, samobójcy. Nie, możesz pomóc tym wojskom z Maginota? Niech one nie stoją jak debile. Niech pomogą kolegom. A może lepiej jednak nie? Państwo włoskie straciło 622 tysiące, ale zabiło 588 tysięcy Niemców. Straty niemieckie, w moim wykonaniu, to jest chyba gdzieś koczołek tu był, z 4 dywizji. To nie brzmi dumnie, nawet bym powiedział, że to brzmi słabo. Jak zaraz jakiś tutaj festung zrobimy ten, ale... No, trzeba czekać na te dywizje, no. 238 artylerii. Daję gdzieś wyżej tą artylerię. Niech się rozbuja. No, 3 czołgi dziennie, no. Czekaj, 3 czołgi dziennie, szybka matematyka. 3 czołgi dziennie robimy. 230 na 3. Dawaj, odpal mi kalkulator.
230 na 3 czołgi to za 76,2 dnia powinniśmy uzupełnić. Czyli w tym odcinku, no dobra, inaczej, ja pauzuję, bo tu nic się nie wydarzy, więc pauzuję odcinek. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, właśnie pierwsza dywizja pancerna, a czy nie pierwsza, bo już były, ale pierwsza dobra dywizja 40 z artylerią ciężką właśnie dociera na pola Francji. Ciekawe, czy jakieś Polaki tam siedzą. Wyobraźcie sobie minę Polaków, którzy proszą Francuzów o czołgi, a na ich oczach Francuzi parę odcinków temu w Paryżu rozwiązali swoje wszystkie dywizje pancerne i kazali je oddać do magazynów. Wyobraźcie sobie minę Polaków, o Jezus. Smutne to musiało być. Okej, z tego co, nie wiem, z 10 minut może jest odcinka, pokaż mi to. Ostatnio ogarnąłem sobie, gdzie się stoper włącza w OBS-ie, więc jest dobrze. Znaczy, gdzie się włącza. O kurde, Jezu, nie, błagam, nie, bo już skraszowało. Chyba nie skraszowało? Nie, dobra. W razie W, jakby miało skraszować, zapisujemy giereczkę. Jakby miało skraszać. No, dajesz. Dobra. Zapisane, możemy lecieć. Panie Leclerc. Panie Leclerc, powiem tak, w panu nadzieję. Jeśli pan tego na mnie ugra, to nie wiem kto. To ma być dywizja. Czekaj, to są równiny, nie? Dobra, to tu najpierw zaatakujemy, jeszcze możemy z dwóch stron. Poczekam, aż ten czołg całą organizację zbierze. Ja wiem, że tu są pewnie jeszcze te przestarzałe czołgi, B1-ki, ale już jest 20 tych nowych, plus cała... O! Kolejny czołg. Dwa czołgi nowe, dwie nowe czołgi. Cyk do pana Leclerca wszyscy, panowie. I pan Leclerc z tych dwóch prowincji będzie miał atakować. Tym razem mam nadzieję, że się uda. Masz gwiazdeczkę, bo jesteś gwiazdą naszej armii. I spróbujemy te trzy dywizje, w te trzy dywizje zaatakować. Jeszcze jedna została. Wiecie co? Zrezygnuj z tej jednej dywizji. Będziemy mieli więcej czołgów w zapasach. Może jakieś nowe dojdą? No, większość naszych czołgów to są B1-ki z 33 roku, ale i tak jest dobrze. Powietrze? Proszę tutaj. Potrzebujemy tu dominacji powietrznej, bezwzględnej. Dobrze. Teraz tylko poczekać, aż te czołgi odzyskają zorganizowanie i się przekonamy. Czy francuscy inżynierowie mieli rację, mówiąc panowi Petain, że należy zainwestować w ciężką artylerię samobieżną. Dosłownie za parę chwil się przekonamy. Niech te czołgi odzyskają zorganizowanie. Czy te czołgi jadą gdzieś? Chłopie, gdzie ty jedziesz? Wy macie być tylko tu. Dobra, wiecie co? Nie chcę mi się czekać. Po prostu niech czołgi raszują. I teraz piechota je wspiera. I proszę mi powiedzieć, no w końcu 1012 atak przeciwżywotni i to ja rozumiem, kurde.
I teraz to te dywizje będą łamane. Boże, w końcu. Chyba nam się udało. Polacy, mamy dywizje pancerne, chcecie? Bo nie chcemy, żeby Francuzi ginęli. Nie, ale ciekawe, czy te czołgi, czy artyleria sama już na tak pustuje. Ojej, nie, panowie. Jakie tu wspieranko idzie? Cyk, kontrowanie. No, te dywizje pana Leclerca to jest coś. Powstał wyłomik. Kurde, ale wy się obronicie? Jedna dywizja walczy i się broni. Te dywizje miały atakować, nie się bronić w domyśle, ale widzę, że no już piechota wchodzi. Wy się możecie zatrzymać. Okej. A pan Leclerc może sobie usunąć linię frontu. Będziemy panem ręcznie zarządzać. Połowę zostaw, żeby nam nie odcięli dywizji. A ty możesz zrobić kontratak tak zwany. O Jezus, aż tak? No dobra, te dywizje jednak muszą mieć zorganizowanie, żeby kosić wroga. Okej. Jezus, czy wy widzicie tutaj już oczami wyobraźni ten kociołek? Patrz, ja już go widzę. O Jezus. Trzymaj go. Trzymaj go. Połowa twoich dywizji tu leci. Boże, w końcu mi się coś udało. Boże, po tylu odcinkach w końcu coś się udało. To jest piękne, jakie ma dużo czasu. Można sobie przysiąść, nagrać na zapas. To tego się nie docenia. Boże, wszystko mi zaczęło nagle teraz wychodzić. Poproszę o dwie dywizje piechoty, które będą asekurowały ten atak. Zawsze się daje piechota za czołgami, nie? 970, Boże. Pan Leclerc jest chyba jakimś bogiem wojny. Jeszcze żeby dostał boost do ataku do dywizji pancernych i będzie świetnie. Piechoty 21, walki miejskiej, leśnik. O kurde, jakby leśnika dostał. Ale te czołgi, ile one jadą? Aktualnie 2,9. No tak. Panie de Gaulle, puszujesz pan. Zrobiliśmy tak zwane breakthrough. Mam nadzieję, że te dywizje pancerne dojadą do swojego celu. Ty. I komputer się przestał się przegrzewać. O kurde. Halina, mam zawał. No pytanie, ile jest tego odcinka? 13 minut. Na spoko. W tym odcinku jeszcze Rzesza nie skapituluje, ale jesteśmy naprawdę już blisko. No, brońcie się. Wystarczy tak naprawdę, że jedna piechota wejdzie za nimi. I już wszystko zostanie otoczone. O. Ty, panowie. Tylko wy wiecie, że tu wy macie... Jezus, Amerykanie nas ubezpieczają. Dzięki wam, Amerykanie. Te dywizje nie mają zorganizowania. Możecie je puszować. Kurde. Dajcie nam się wybronić. Jezu, czy oni sami sobie właśnie odetną dywizję? Bo nie nas atakują. O, przestali teraz. Jezu, ale te czołgi strasznie wolno jadą. 1,8 na godzinę. Ja wiem, że to są warunki bojowe i tak dalej, ale wy przyjeżdżacie z równiny na równinę. Kurde. Szturm na port. Jedna dywizja piechoty idzie go wspierać. Dwie dywizje pancerne atakują. Jedna się wycofała, bo straciła organizację.
ta dywizja idzie tu i zaatakuje sobie, kurde. Jezus, ale te dywizje pancerne są dobre. Na bagnach mają aż 147 przeciwżywotniego, no. Kurde, to jest francuska myśl techniczna jednak. Niemcy takiego czegoś by nie wymyślili. Musiał Francuz przyjść i pokazać Niemcowi. O. Tylko 7, ale dzięki temu, że to jest czołg i on ma 500 przeciwżywotniego, to on będzie długo trzymał tę dywizję. Mam przynajmniej taką nadzieję. No okej, okay. Zobaczcie, doszła piechota, już 70. Ty już te dywizje, tym dywizjom mówimy pa pa, idą już do kosza. A nawet... zrobimy coś takiego, bo Wilhelmshaven jest stocznia, a nie port, więc możemy po prostu sobie przyjechać do Bremy. Grecja, proszę dołącz do osi, proszę dołącz do osi, proszę dołącz do osi. Powiedz, że my mamy pakt o nieagresji z Brytyjczykami. Nie, nie mamy. Pakt o nieagresji. Dobrze. Mamy pakt o nieagresji. No zobaczcie, no i jedno breakthrough, zobaczcie jak to potem... O, i tu przeszliśmy. Piechotka zostajesz. Chociaż nie, piechota nie zostaje. Piechota kontruje. Okej, okay, i proszę do osi, do osi, do osi. Jest! 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 Dołączyli do osi. No, wjeżdżajcie do tego portu, Wilhelmshaven, albo wy do Bremy. Jezu, czekaj, to będzie overrun, nie? Jak oni dojadą do Bremy przed nimi. To będzie overrun wtedy. Kurde, doszli. Cholera jasna. W takim razie tutaj tą dywizję zaatakuj. Tu zapowinieneś ma... I dobra. Wilson ma... tu był port. O kurde. Wiedziałem, że się rzucą. Kurde, panowie, ale nie aż tak. Spokojnie, dla wszystkich wystarczy kociołków. Kurde, brońcie tego portu. To the last. Dobra, mamy to. Hu. Pomóżcie w likwidacji tych kociołków. Pierwszy sukces pana Leclerca. Teraz go skierujemy do Luksemburga, do lasów. Mam nadzieję, że tam sobie poradzi. Gdyby nie dywizje pancerne pana Leclerca, ta wojna tak szybko by się nie skończyła. O proszę, ty nie masz dywizji. Atakuj go przez rzeczkę. Cyk. To zostawcie Amerykanom ten kocioł. No gościu nie ma, nie ma szans. Właśnie. Wszystkie samoloty jakie mamy. Do pana Leclerca, proszę. Kurde, wasza dywizja inna. Jezus, ja już to widzę oczami z wyobraźni. Tutaj kocioł. No jak to zlikwidujemy.
Tylko by musiał od naszej strony się przebić, nie? Dobra, likwidujemy ten kocioł. Możemy przy likwidacji tego kotła. A wy co? Na front. Dobra, ale myślę, że chyba tym jakże pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Francja nie dała się zastraszyć Niemcom. Puszuje dywizje pancerne francuskie siłą postrach wśród niemieckiego pseudo Blitzkriegu. Do zobaczenia w kolejnych epizodach naszej serii. Kurde, czekajcie, to jest zbyt dobre. Trzeba najpierw dokończyć te kociołki. No, dokończcie. Czekajcie, zobaczymy szybko, ile teraz wynoszą. 13 dywizji, tak? Ile my ich zabiliśmy? Zastopuj to. 277. Zobaczymy, ile będzie po zabiciu tego kotła. No, lecimy. Oni tu jakimś cudem mają zaopatrzenie, czy co? Bo na bagnach się bronią. Zlikwidujemy ten kocioł i kończymy odcineczek. Na dziś już mam dość choja, naprawdę. Ponad godziny siedzenia przed kompem i nagrywania odcinków na zapas. Masakra. Ale się zbliżają wakacje, więc chcę odcinki częściej publikować. Wiadomo, zdalne lekcje niektórzy mają czas. Na przykład mój brat, który do podstawówki chodzi, no ale ja niestety mam od 8 do 15 praktycznie czasami zapierdziel. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, ale do rzeczy. Likwidujemy kocioł Wesen. No, dywizję pana Leclerca, można powiedzieć, nam to ugrały, no. Jedno przebicie wystarczyło, 1100 tam było soft ataku. Ale się bronią Niemcy, do ostatniego żołnierza, no, przyspiesz to. Gincie. Może jak następnym razem uruchomienie pod rząd, to mnie będzie lagować, chociaż wątpię, bo to ja mam mało miejsca ostatnio wolnego, będę musiał pewnie jakąś grę odinstalować. Albo po prostu dysk dokupić. Atakować. Oni już nie mają czym jeść. Oni muszą ginąć. No, zobaczcie, jak to się zawiesiło. To już jest... O. Dobra. I tym akcentem, jakim jest zabicie 412 tysięcy tylko? No dobra. W każdym razie skończyliśmy. Pan Leclerc zostanie odesłany gdzieś do rejonów Luksemburga. Do następnego odcinka i na razie.